Jak zaprosić na spotkanie i jak zaciekawić tematem? Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu w ramach cyklu Konopne Rozmowy Beaty. Dzisiaj zobaczcie, jakiego mam gościa. Jak zwykle każdy mój gość jest fantastyczny, niezwykły, kompetentny i uśmiechnięty. Ależ mi się zrymowało. Słuchajcie, nazywam się Beata Nowotnik, jestem przedsiębiorcą rozkochanym w konopiach w aspekcie zdrowia. Jeżeli masz jakieś takie wyzwania, chcesz się dobrze czuć, mieć więcej energii, lepsze skupienie, pamięć, koncentrację, ach, w ogóle, to zapraszam Cię do kontaktu. Chętnie z Tobą porozmawiam, poopowiadam, powiem, na co zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o olej konopny, na przykład terapeutyczny. A jeżeli interesuje Cię także temat zarabiania albo przyglądasz się i nie wiesz, od czego zacząć, to też zapraszam Cię do kontaktu. Widzę, że z nami, nim przedstawię gościa, z nami już jest pierwsza osoba. Witaj, Iwonko, super, że jesteś. Udostępniamy. Dajemy znać, że jesteśmy na live, jest już Paulinka. Witajcie dziewczyny, super, że jesteście. Słuchajcie, dzisiejszego mojego gościa to ja bardzo mocno odpytam, ponieważ chcę, żeby to była dla Was wartość. To przedsiębiorca prowadzący biznes, podkreślam słowo aktywnie, od 13 lat. Praktyk biznesu MLM, bo takie osoby mnie interesują. Osoby, które działają w biznesie MLM, które rozwijają struktury, to są osoby, które w codziennym życiu wiedzą, jak pracować, jak nam pomóc. Do tego wszystkiego mąż, tata, trójki dzieci, pasjonat gór i siatkówki. Piotr, witaj, dziękuję, że przyjąłeś ode mnie zaproszenie. Dzień dobry, witam. Ja również dziękuję za tą możliwość tutaj. Piotr, to teraz, żeby było konkretnie, widzę, że zbieramy się. Ja może jestem monotematyczna, ale bardzo Was proszę, dajcie udostępnienia, powiadomcie swoich ludzi, bo naprawdę Piotr da nam tutaj, jestem o tym przekonana, mnóstwo cennych informacji. Piotr, to żeby było konkretnie, jak zaprosić na spotkanie? Bardzo dobre pytanie. Nie powiem, żebym się tego nie spodziewał. I powiem krótko, konkretnie, zwięźle, krótko i na temat. O, to jest sposób, jak można zaprosić kogoś na spotkanie, jak się powinno. Powiem tak, ludzie bardzo często komplikują ten temat. Czyli umówienie się na spotkanie, zaproszenie kogoś, szukają jakichś dziwnych treści, wymyślają nie wiadomo co, robią podchody i nie mówią wprost tego, co chcą i co potrzebują. Ja jestem zwolennikiem prostych strategii, ułatwiania sobie życia, ułatwiania sobie prowadzenia biznesu i mówię, według mnie najlepiej po prostu iść i powiedzieć: słuchaj, mam konkretny temat, rozmawiam z tobą dlatego, że i możesz z tego mieć to, to i to. Takie trzy pytania, trzy odpowiedzi na pytania, które sobie bardzo często ludzie zadają, czyli czego ode mnie chcesz, dlaczego ja i co ja z tego będę miał. Daję te trzy odpowiedzi i konkretnie ja, albo Powtórzmy to, przyjmę, Piotr. albo nie. Czego ode mnie chcesz? Tak jest, czego ode mnie chcesz, dlaczego ja i co ja z tego będę miał? To są pytania, które bardzo często ludzie sobie zadają w momencie, kiedy przychodzimy do nich z jakąkolwiek propozycją, z czymkolwiek, prawda? I te pytania bardzo często, one nie są wypowiedziane, ale one z tyłu głowy funkcjonują, one działają. Ludzie po prostu myślą o takich rzeczach. Kurczę, dlaczego akurat nie wybrałeś mnie? Nie wiem, dlaczego dzwonisz do mnie, a nie do jakiegoś innego naszego znajomego? Czego faktycznie ode mnie chcesz? No, niby kawka, niby coś, ale okej, co konkretnie, czego potrzebujesz ode mnie, co chcesz ode mnie? No i pamiętajmy, że ludzie są interesowni. Jeśli ktoś ma coś zrobić, to oczekuje, nie wiem, zwrotu z inwestycji, czy tam oczekuje czegoś, że coś się zmieni u niego. Tak więc to odpowiedź na pytanie, co ja z tego będę miał, jest też dość ważna. Co A w klient. takim razie, Piotr, Tak. zaproś mnie. Zaproś ciebie. Okej. Okay. Na co? Idąc w kontekście tych trzech pytań, żeby było konkretnie dla ludzi, zaproś mnie. Dobrze. Zaprosić cię na spotkanie biznesowe w sprawie biznesu?
Zaproś mnie na spotkanie. My bardzo dużo pracujemy w oparciu o spotkania indywidualne, czy na live, nie na live, przepraszam, tylko na Zoomie czy przez Messenger. I teraz zaproś mnie, gdzie ja jestem osobą zabieganą no zaproś mnie i zaciekaw mnie, żebym ja chciała przyjść na to spotkanie i posłuchać. Okej. Okay. Bratka, cześć w ogóle. Słuchaj, dzwonię do ciebie, czy też rozmawiam z tobą, bo widzę, że bardzo mocno się udzielasz, wiesz, w mediach społecznościowych, tutaj biznesowo. Mówisz o biznesie, mówisz o fajnych produktach i tak dalej, więc widzę, że jesteś otwartą osobą i mocno zabieganą, ale konkretną, co ci obserwuję i tych treści, które przekazujesz, też mam konkretny temat. Słuchaj, są pieniądze do zarobienia, jest ciekawa propozycja, tylko wiesz, trzeba się spotkać i na ten temat porozmawiać. Pytanie, czy wiesz, jutro, pojutrze dasz radę się zobaczyć ze mną. Dobra. Ale wiesz co, Piotr, przecież wiesz o tym, że jestem, sam powiedziałeś, że jestem osobą bardzo zajętą, mam tyle spotkań, mam tyle różnych rzeczy, a ty mi tu jeszcze konkretnie o co chodzi? O to, żeby zarobić pieniądze wspólnie. Dobra, ale wiesz co, Piotr, to ja jeszcze włożę kij w mrowisko. Jeszcze proszę i podrążę temat. A mianowicie, zobacz. Przychodzą, ty teraz powiedziałeś, że obserwujesz mnie w mediach, że widzisz, co jest. Nie ukrywam, że zwróciłeś, że tak zainteresowałeś się moją osobą, doceniłeś to, co robię. Ale jeżeli są osoby, które pracują na etacie, dla nich pokazywanie się w social mediach jest na razie wyzwaniem, albo nie pokazują się w pełni, albo nie jest to takie ważne. I teraz mam osobę, która pracuje na etacie, zobaczyła tutaj szansę dla siebie i chce zaprosić inne osoby. Co powinna takiej osobie powiedzieć? Okej. Powiem tak, w ogóle przed każdą rozmową, przed każdym takim zaproszeniem bardzo ważne jest przygotowanie. Tu uważam, że przygotowanie to jest naprawdę zdecydowana większość sukcesu. I trzeba mieć jakiś pomysł na to, o czym porozmawiać z tą drugą osobą. W jaki sposób, co ją może zainteresować? O, bo to bardzo ważnym jest to pytanie, co ja z tego będę miał, czyli co może zainteresować mojego rozmówcę. Trzeba wejść przez chwilę, zastanawiając się w jego buty, w jego sytuację, kim on jest, czego on może potrzebować, co on lubi, co go może zainteresować. I dopiero jak będę mieć ten pomysł, mając informacje, które są gdzieś dostępne, bo albo znam taką osobę, i mam informacje, bo po prostu się znamy, gdzieś tam mam dużo informacji na jej temat, wiem, czym się zajmuje, jak pracuje, nie wiem, czy jej czegoś brakuje, czy się tam czymś interesuje, czy jest otwarta, czy nie jest otwarta i tak dalej. Jak mam te informacje, super. Jak nie mam tych informacji, no to w pierwszej kolejności, no dzisiaj żyjemy w czasach medialnych, więc jak Google, media społecznościowe i tak dalej, może tam znajdziemy jakieś informacje, jak nie, to fajnie zrobić jakiś wywiad. Zapytać znajomych, porozmawiać z naszymi wspólnymi znajomymi, wypytać i w ten sposób, jak będę mieć pomysł, to w tym momencie, że tak powiem, bazuję na tym, co udało mi się ustalić. Natomiast jeśli chcemy zrobić kogoś, kogo nie znamy totalnie, nie znamy, mamy skąd wziąć informacji, bo nie mamy jakichś wspólnych znajomych i tak dalej, to według mnie jest ważne to, żeby przygotować, czy też wiedzieć, być pewnym siebie, co ja mam, co jest moją mocną stroną, co w moim projekcie na przykład jest bardzo dobrego i co w większości przypadków interesuje też ludzi, którzy na przykład dołączają do mojego zespołu. Czyli jak większość osób u mnie, czy też ja koncentruję się na zarobieniu pieniędzy, to idźmy w tym kierunku. Słuchaj, chcę z tobą porozmawiać o zarabianiu pieniędzy. Jeśli widzę, nie wiem, bardzo dużo korzyści związanych z produktem, korzyści zdrowotnych na przykład i tak dalej, to mogę bazować na akurat nie tych korzyściach zdrowotnych. Natomiast tutaj to już mamy 50% szans, albo trafię, albo nie trafię. Jak trafię i zainteresuję tematem kogoś, no to będzie, może być sukces, jeśli ktoś będzie otwarty. Natomiast jeśli będę mówił z kimś o zarabianiu pieniędzy, akurat niego to nie będzie interesowało, no to nieważne, jak bardzo będę się gimnastykować, jakich technik będę używał, jeśli kogoś nie interesuje zarabianie pieniędzy, no to
no to i tak raczej się ze mną nie umówi, nie? Tak mi się wydaje. No. Dobrze, to ja jeszcze znowu włożę kij w mrowisko. Dobrze, dobrze. Piotr, ale pójdźmy do takich osób, które, tak jak jeszcze wspomniałam, dopiero poznają, co to jest sposób zarabiania w oparciu o MLM. To wszystko są takie początkujące. One są wtedy tak bardzo rozpalone. One tak chcą powiedzieć jak największej liczbie osób i dostają plaszczaki. Co tym osobom byś powiedział? Pierwsza sprawa, żeby się tym nie przejmowali. Im więcej wezmą na twarz, tym lepiej, bo się uodpornią i będą wiedzieli, o co chodzi w tym biznesie, bo biznes networkowy jest takim samym biznesem jak każdy inny. Tutaj działa statystyka. Prawda jest taka, że nie wszyscy będą naszymi klientami i nawet jak nam się wydaje, że wszyscy powinni być tym zainteresowani, to tak nie będzie. I im szybciej to przepracujemy, im szybciej to do nas dotrze, tym wydaje mi się, no, zaoszczędzimy sobie wielu, wielu takich złudzeń i przykrości. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Skuteczność zaproszenia, czy też skuteczność, wiesz, umówienia się na spotkanie wynika bardzo często nie tylko z samej tej rozmowy, z tego momentu telefonu, tylko bardzo często skuteczność jest to wynik procesu, który się zaczął trochę wcześniej. Czyli na przykład, jeśli nigdy nie byliśmy kojarzeni z biznesem i nagle idziemy z propozycją biznesową, no to się musimy liczyć z tym, że ludzie będą mieć do nas ograniczone zaufanie i no bardzo często stwierdzą, nie, to ja się przyglądnę, ja muszę zobaczyć, co się tutaj będzie działo u ciebie, jak się zmienisz i tak dalej. Więc to jest naturalna konsekwencja właśnie tego, że wcześniej robiliśmy inne rzeczy. I teraz nagle, jak zaczynamy robić network, to ja bym mówił wprost, jak sytuacja wygląda. Słuchaj, zainteresowałem się ciekawym projektem. Są fajne rzeczy. Ja tam zaczynam dopiero. Nie? Natomiast na tyle, co ciebie znam, to ciebie interesowało zawsze to, albo wiem, że dla ciebie jest ważna taka sprawa związana ze zdrowiem, nie wiem, ze stylem życia i tak dalej. Widzę, że ten projekt, w którym właśnie teraz ja się zaangażowałem, no, ma takie elementy, może cię zainteresować. Dlatego spotkajmy się i pogadajmy. Ja nie wiem, co z tego wyniknie, ale jak się nie spodoba, to zostawimy. Natomiast jak będzie to do ciebie gadać, jeśli do ciebie przemówi, to zastanowimy się, co dalej. Taka propozycja, bardzo luźna. Czyli pokazywanie tego swojego procesu, swojej ścieżki. Okej, zaczynam. Nie? Wcześniej nie wiedziałem, co będzie, nie? I tak dalej, ale według moich informacji może to ciebie, do ciebie pasować. Nie? Może to się spodobać. Szedłbym w tym kierunku. Sypią się komentarze. Ja, kochani, za chwilę wrócę do tych komentarzy i bardzo wam dziękuję, bo dość licznie się zebraliście. Dziękuję, że jesteście z nami. Ja jeszcze, może macie jakieś pytanie do Piotra, takie, żeby można było, żebym mogła zadać. Ja jedną rzecz, którą bym chciała zrobić. Piotr, czyli kiedy przychodzi nowa osoba, ja mówię nowa w sensie takim nowa do naszego projektu, nowa, która albo chce sobie, albo chce zarobić pieniądze, albo chce sobie dorobić, to my bardzo dużo pracy też wkładamy w taką osobę, opiekujemy się taką osobą, ale to, co warto, co ty powiedziałeś, to po pierwsze przygotować na to, że może być, statystyka jest 50-50, a może być 80-20, też tak może być. Na początku, różnie to bywa. To jest raz. Dwa, żeby przed telefonem, dobrze wywnioskowałam, przed telefonem zastanowić się, do kogo się dzwoni, co dla tej osoby jest ważne. Sprawdzaj, czy ja dobrze mówię. Jak coś, to jeszcze tu koryguj mnie. Trzy, mówić szczerze, tak? Mówić szczerze, pracuję na etacie i na przykład pracuję na etacie i potrzebuję sobie zarobić albo dorobić pieniądze. Zobaczyłam tutaj przestrzeń, czyli zobaczyłam tutaj dla siebie szansę. Chodź, posłuchaj. Czy ja dobrze to rozumiem? Tak. Z jedną uwagą moją. Pamiętajcie, że odpowiedź na to pytanie, co ja będę z tego miał. Nie ja jako ja, osoba, która zaprasza, tylko ty, to mój rozmówca.
Bo jak powiem, że ja tutaj zauważyłem, że da się zarobić i chcę się z tobą spotkać, to dajemy automatycznie taki podświadomy przekaz, że ja chcę na tobie zarobić pieniądze, nie? Bo ja mogę tutaj zarobić, to słuchaj, spotkajmy się, pogadajmy, ja ci coś sprzedam i tak dalej. Pamiętajcie o to, żeby pokazać jednak perspektywę z drugiej strony, że ty możesz zarobić razem ze mną dzięki współpracy, dzięki narzędziu, jakie daje projekt na przykład, nie? Który się ja zaangażowałem, to razem zarobimy pieniądze. O, albo razem, o, albo ty. Bo to jest ważne, bo mówię, jak pójdziemy w kierunku, słuchaj, da się zarobić pieniądze i spotkajmy się, bo widzę, że tu jest projekt, gdzie mogę zarobić pieniądze, to automatycznie ten wektor korzyści jest skierowany na mnie bezpośrednio. Natomiast tu ma iść w drugą stronę. To ty masz mieć korzyść z tego, że się spotkamy, z tego, że się zainteresujesz tym tematem. I w tym kierunku trzeba właśnie się przygotować, żeby pokazać jak najwięcej korzyści z drugiej strony. Słuszna uwaga, wiesz, popatrz, myślimy podobnie, to znaczy przekaz był podobny, ale wyłapałeś niuans, na który gdzieś tam wiem, a nie zwróciłam na niego tak, nie położyłam na niego mocno akcentu. Mamy pytania, Piotr. Okay. Czy ta forma biznesu jest dla wszystkich? Moim zdaniem nie. Jak uważa Piotr Sułkowski? Piotr Sułkowski również tak samo uważa. Nie jest biznes dla wszystkich. Jak wszystko na świecie. Wiecie, nie ma czegoś uniwersalnego, co będzie pasowało naprawdę wszystkim. Tak jak nie wszyscy będą prowadzić swój biznes tradycyjny, czy też nie wszyscy będą się angażować w network, jak również nie wszyscy będą pracować na etatach. Są różnice, kolosalne różnice w myśleniu osób, które prowadzą swój biznes, a wśród osób, które pracują na etatach. I jest ok, no bo i tacy ludzie są potrzebni, i tacy są potrzebni. Natomiast no, warto mieć taką świadomość, że po prostu nie każdy będzie chciał się zaangażować w network, nie każdy się sprawdzi w tym networku i nie każdy będzie osiągał sukces. Jak najbardziej. Dziękuję. Kolejne pytanie. Czy masz jakiś sposób dla osób, które odkładają ciągle dzwonienie na jutro? Co to odkładanie? Pytanie, z czym to się wiąże? O, bo odkładanie wynika z wielu rzeczy. Bo możemy odkładać ten telefon ze swojego lenistwa, no, i na to nie wiem, czy mam jakąś radę. Natomiast bardzo często to odkładanie telefonowania wynika z braku naszej pewności siebie, z pewnych przekonań, z tego, że ja nie czuję, że mam coś wartościowego, nie czuję, że ten produkt jest dobry, nie czuję, że ten biznes działa. Czyli jak brakuje mi pewności siebie, jak nie wiem, nie jestem przekonany, że to faktycznie jest tak, jak mi mówili, nie przetestowałem tego na sobie, nie doświadczyłem tego, to mam wątpliwości. Jak mam wątpliwości, to się boję, a strach sprawia, że paraliżuje mnie to wszystko i nie wykonuję żadnych działań. Jest to związane z odkładaniem telefonów, jest to związane z nie prowadzeniem żadnych rozmów, z niepodejmowaniem jakichkolwiek aktywności. Jeśli tutaj stąd wynika to przekładanie tych telefonów, no to jest kwestia do przepracowania mentalnego. I albo muszę przekonać się co do produktu chociażby, czyli muszę doświadczyć produktu, zobaczyć, że on faktycznie działa, spodobać mi się to musi i dopiero wtedy zacznę telefonować i zacznę o tym mówić, albo popracować mocno z liderem, tak żeby trochę lider na początku wziął na swoje barki ciężar, nie wiem, chociażby rozmów, zapraszania, omawiania i w ten sposób, żebym zobaczył, żebym poczuł, że ten biznes jednak działa, że to da się zrobić. Bardzo słusznie to Piotr, przepraszam, że ci tak wchodzę. Bardzo słusznie tu zwróciłeś uwagę na jedną rzecz, że taki właśnie aspekt mentalny. Ja dość mocno teraz pracuję ze swoją strukturą, jeżeli chodzi o aspekt mentalny i wyłapuję te momenty, gdzie faktycznie albo osoba się boi, albo nie ma przekonania. I coś tu się dzieje. I w momencie, kiedy to złapiemy i przegadamy sobie, zupełnie inaczej do wielu rzeczy wtedy podchodzi, do dzwonienia, do zapraszania. Ja muszę powiedzieć, że zaprosiła mnie do projektu, już mówiłam to, ale może powtórzę tą moją historię, żeby komuś ułatwić. Może akurat to do niego coś mu to pomoże. Moja koleżanka Iwonka Ćwiertnia, która mówiła o olejkach dwa razy, mówiła, że jest osoba,
tu, gdzie na olejkach świetnie zarabia i w ogóle, i mówi, że tu są pieniądze. Ja ciągle powtarzałam, Iwonka, MLM to MLM, trzeba swoją drogę przejść, etc. I powtarzałam to dwa razy do czasu, kiedy nie przyszła i nie powiedziała mi, słuchaj, wchodzisz na live'a, nie dyskutujesz, na Zooma, nie dyskutujesz, zobaczysz wszystko. I kiedy ja przyszłam na spotkanie i to spotkanie poprowadziła Agatka z Renatą, z Renią, i słuchaj, wiesz co ja wzięłam dla siebie? Jaką ja dostałam informację? Dostałam o konopiach, o produkcie, o tym wszystkim i jeszcze prostotę tego biznesu. I mnie to tak zapaliło, że ja dzwoniłam i zapraszałam tylko na wirtualne kawki i byłam do tego tak przekonana, bo zobaczyłam szansę dla siebie. Czyli to, co powiedziałeś, jeżeli podoba ci się ten biznes, zobacz, w którym punkcie ty się czujesz tak na maksa i na tym po prostu koniku idź, bo mnie nikt by nie przekonał, że spotkanie jest niewartościowe. Piotr, jak ja bym ciebie zapraszała i ty mi, wiesz, ja cię zapraszam z taką pewnością, że to ode mnie czuć było, ale miałam taką sytuację, kiedy ja mówiłam o biznesie, o zarabianiu w MLM w innym projekcie, osoba wyczuwała, że ja tam po pierwsze nie zarobiłam pieniędzy i nie mam do tego przekonania. To czuć. Tak, to czuć. I pani powiedziałaś, że widzisz, dopiero za trzecim razem, jak cię przymusili, to spotkaliście się i porozmawialiście. Ale to wynika z tego, że ktoś cię przymusił, bo był bardzo pewny tego, że projekt jest dla ciebie, że dostaniesz konkretną wartość. I teraz jak my mamy taką pewność, są takie osoby czasami, gdzie no, wiemy, że ten projekt naprawdę może takiej osobie pomóc, no to warto tak docisnąć czasami, nie? Zmusić. Ja kilka takich osób też na swoim koncie mam, gdzie prawie siłą wręcz kogoś posadziłem na konferencji, nie wiem, sprzedałem mu produkt i tak dalej, ale z dobrą intencją i z takim poczuciem, że faktycznie robię dobrze takiej osobie i że ona dostanie tą wartość. Natomiast jak tego nam brakuje, no to właśnie, to czasami trzeba po 10 razy próbować. Dokładnie tak. Ja jestem teraz wdzięczna, dlatego że ja po prostu, zobacz, cieszę się tym biznesem. Ja dostałam wiatr w swoje skrzydła. Mnie tu po prostu wyrywa. Ja już dzisiaj 4:50 wstałam, bo jest Sativa Live, bo mnie tak to cieszy. No i ja mogę być tylko za to wdzięczna, tak? Mamy kolejne pytanie, bardzo ciekawe pytanie od Ani. Mówimy o tych osobach, co są na początku, ale i o takich, co osiągnęli sukces. Jak ma zapraszać osoba, co jest kilka miesięcy, ale jakichś spektakularnych sukcesów nie ma? Dokładnie tak samo. Dokładnie tak samo. Natomiast ważne, żeby sobie uzmysłowić, co mnie trzyma w tym projekcie. Bo jak jestem, tutaj jest sytuacja, że jesteśmy kilka miesięcy w projekcie i nie mamy spektakularnych sukcesów, czyli no czytaj, nie zarabiam pieniędzy w tym projekcie. A jednak jak kilka miesięcy jestem w tym projekcie, to coś mnie tam trzyma. Dostaję jakąś wartość. Ja bym na tym budował i zapraszał, mówiąc o tej wartości, którą ja dostaję. Czyli co, wracamy do swojej historii. Opowiedzcie, dlaczego wy, dlaczego akurat nie chcecie z taką osobą się spotkać i co według was ona dostanie właśnie w kontekście tego, na czym ja buduję, co mnie trzyma w tym projekcie. Dlaczego? Bo to będzie spójne, to będzie i to będzie działało. Jak będziemy zapraszać dalej na przykład na biznes, na chodzić, zarobisz pieniądze i tak dalej, a ludzie widzą, nie wiem, czują to, że faktycznie tam nie zarabiamy, bo to czuć, bo nie mamy tej pewności siebie wtedy, jeśli chodzi o propozycję biznesową, to zbuduje na tym założenie i nie będą chcieli się spotykać. Natomiast jak będziemy mówić szczerze, dostaję tu wartość w postaci społeczności, w postaci rozwoju, w postaci energii do działania i chodź, bo też zarażę cię tym wszystkim, to to zadziała. To zadziała. Dokładnie tak. Ja jeszcze bym tutaj dopowiedziała Ani jedną rzecz, a mianowicie Ania, być może jest to teraz taki moment, że trzeba coś w sobie
przepracować, może uczysz się wytrwałości. Ja nie mówię, nie wiem, czy to pytanie dotyczy konkretnie ciebie, ale może uczysz się wytrwałości, może konsekwencji, może po prostu są pewne rzeczy, gdzie trzeba się zatrzymać, przestać zastanawiać się, co jest, z tobą jest wszystko ok. Tak, Piotr, dobrze to rozumie? Że z tobą jest wszystko ok, tylko widocznie coś musisz przepracować. Sypią się pytania, a ja już tu podchodzę dalej. Kolejne pytanie od Paulinki. Jak uświadomić ludziom, że regularne spotkania, warsztaty są ważne? Bardzo dobre pytanie. Nie jest łatwe. Ja myślę, że po prostu trzeba, wiecie, swoim przykładem, swoim postępowaniem, tym, że ja jestem regularnie na warsztatach, że jestem, robię spotkania i tak dalej, i mi wychodzi, pokazywać, że jest to istotne, że jest to ważne. Bo na siłę komu nie wtłoczymy takich informacji, że słuchaj, musisz być na warsztatach, bo inaczej nic z tego nie będzie. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby rezultaty mówiły za nas. I świadczyły o tym, czy ta prawda, o której mówię, jest prawdziwa i czy to działa, czy też nie. Więc jak po prostu sami będziemy dawać przykład jako liderzy, będziemy na webinarach, będziemy na warsztatach, będziemy się angażować i tak dalej, no to ci partnerzy, którym będzie zależało na wynikach, wezmą sobie te rady do serca i jakby będą chcieli nas naśladować. Bo inaczej nie sądzę. Nie wiem, bo wiecie, no możemy cały czas powtarzać jedno i to samo, ale no w pewnym momencie ludzie stwierdzą, no dobra, nie? Już to słyszałem, że mam być na webinarze, że mam być na warsztatach, ale to do nikt nie A czy nie warto nieraz odpuścić, Piotr? Nie chcesz mieć. Tak, no odpuścić, robić swoje, pokazywać, że się da, że mi to pomaga i że ja dostaję dzięki temu wartości i dzięki temu mam rezultaty. Jak chcesz mieć rezultaty, to zapraszam. Przejść moją ścieżkę. Tak bym poszedł w tym kierunku. I jeszcze moja liderka kiedyś mówiła takie rzeczy. Słuchaj, Piotr, nie było cię na konferencji, jaka tam była energia, a ile wartości, a jakich ludzi poznałem, jakie ciekawe wiadomości. No szkoda, że cię nie było. I ona, wiesz, dawała takie, kurcze, no ja teraz na szybko wymyśliłam te argumenty, ale ona umiała zawsze takie słowo znaleźć, że człowiek, o Jezu, nie byłam na tym, no to szkoda, jak to żały, no następny muszę być. Takie odbieranie czegoś fajnego, czegoś wartościowego, tak, komuś, nie? To ma sens. Ale też jeszcze jedną rzecz, w jednym kierunku, bo wiecie, to czy ktoś jest na warsztatach, czy też nie, to też jest kwestia tego, w jaki sposób nazwijmy to, odpaliliśmy naszego partnera, na co się umówiliśmy na samym początku. Bo to też jest istotne, kontraktowanie i umawianie się. Bo jak dołącza do mnie do zespołu ktoś i prowadzę taką rozmowę aktywacyjną, gdzie ustalamy sobie to, w jaki sposób mamy funkcjonować. Bo pamiętajmy, że network to jest partnerstwo, to jest współpraca z ludźmi i jak ktoś będzie sam, to najprawdopodobniej sukcesu nie osiągnie wielkiego. No umówmy się. I jak dołącza do nas nowy partner, to w pewnym sensie tworzymy team i jakby dzielimy się obowiązkami, dzielimy się odpowiedzialnościami, dzielimy się zadaniami. Ja zawsze o tym rozmawiam na samym początku współpracy, że ja dam swoje serducho w to, co tutaj robimy, dam swoją wiedzę, swoje zaangażowanie, ale oczekuję z drugiej strony również czegoś. Między innymi bardzo kluczową rzeczą jest bycie na webinarach, na warsztatach. To jest coś, co ja z tym partnerem daję jako obowiązkową rzecz w zasadzie. Bo wiem, że bez tego będzie ciężko. I teraz jeśli się na to umawiam, no to później ja nie muszę kogoś motywować czy wspierać, tylko wiecie, do trzy razy poprawiamy. Czyli umawialiśmy się, że jesteś, nie macie. Rozmowa menedżerska, usprawnienie tego kontraktu i na zasadzie, okej, ja wiesz, jeszcze się angażuję, ale widzę, że z drugiej strony nie wypełniasz kontraktu. Więc jak wiecie, trzy razy ktoś mi powie, że pomimo takiego usprawniania, że jednak nie wiem, nie da rady, że coś, no to okej, to w tym momencie moje zaangażowanie również twoją pracę, w twój sukces się kończy. Dziękuję. Pracuję z kimś, kto wywiązuje się z kontraktu. No bo obecność na warsztatach to jest element kontraktu. Jakby to było.
Świetnie powiedziane. Mamy szereg komentarzy. Pozwól, że ja je wyświetlę. Agatko, dziękuję Ci za takie miłe słowa. Jest z nami Weronika i tu Renia jeszcze. Witaj Weroniko. Nigdy nie odpuszczaj, wracaj do zaproszonej osoby. To są doświadczenia naszej królowej. Tu jest z nami Małgosia i jest komentarz też Agatki. Renata Łatanik nauczyła nas pracować na planie przedszkolaka i dlatego mamy sukces. Uczymy się od najlepszych. Dokładnie tak, zgadza się. I teraz kolejny jest z nami Łukasz. Witaj Łukasz, super, że do nas dołączyłeś. Małgosia, tak przejdę. Powinniśmy pamiętać, że to my jesteśmy ekspertami, jak zwracamy się do osób z propozycją olejku czy biznesu. Basia Banaś, tutaj Ci dziękuję. Piotr, dla mnie rewelacja. Tutaj kolejny, jestem, słucham, uczę się dalej. Małgosia jeszcze. Piotr ma rację, dajemy przykład swoim postępowaniem i swoimi rezultatami. Renia, z zaproszeniem jest tak jak z nauką jazdy samochodem, im więcej ćwiczysz, tym szybciej przejedziesz automatyzację działań. Nie będziesz myśleć tylko swobodnie rozmawiać. Dokładnie tak, tutaj Izabelka Graczyk, jeszcze systematyczna praca, czyli wiedza plus działanie to podstawa sukcesu. I tutaj jeszcze dokładnie musi to działać w obie strony, nic samo się nie zrobi. Dokładnie tak. Bardzo Wam dziękuję. Witam Agatkę Kupiec, witam Anię Górnik, witam Zbyszka. I jeszcze mając tutaj gościa, chciałabym Cię zapytać, bo tak, porozmawialiśmy o tym, jak zaprosić na spotkanie, jak zaciekawić tematem, jak zaprosić, żeby nasze zaproszenie było skuteczne, jak zaprosić najbliższych, też o tym żeśmy rozmawiali, to Piotr, jaką książkę poleciłbyś osobom, które mają z tym wyzwanie, gdzieś to zaproszenie, powiedzmy w cudzysłowie, kuleje? Zaproszenie, czy cały w ogóle proces budowania networku, współpracy z ludźmi, bardzo często jest wynikiem tego, w jaki sposób nas ludzie postrzegają, czy nam ufają. Książka, która w moim życiu zrobiła naprawdę bardzo wiele dobrego, to jest książka Szybkość zaufania Stephena Covey'a, która właśnie mówi o tym, jak budować zaufanie, jak to działa, jak to funkcjonuje. I na tym powinniśmy opierać się, jeśli chcemy budować network. Na tym, żeby ludzie nam ufali, żeby być godnymi zaufania. Jak ludzie będą nam ufać, to nieważne jak zadzwonimy, tylko jak wykonamy ten telefon i powiemy komuś, słuchaj, trzeba się spotkać, to ludzie nie będą zadawać pytań, to nie będzie wyzwań, nie będzie problemu, bo tak działa zaufanie. Tak więc w książce Szybkość zaufania naprawdę można dostać wiele gotowych rozwiązań, wiele gotowych skryptów nawet, co zrobić, co mówić, jak się zachowywać, żeby ludzie nam ufali. Więc to tu bym polecił taką pozycję. Szybkość zaufania Covey'a, rozumiem. Tak, tak. Ja o niej bardzo często mówię. No tutaj Barbara. No właśnie Basia napisała, że o niej mówię. O niej bardzo często mówię, bo ona robi robotę. Tak więc dla mnie to jest taka filia biznesu, naprawdę. Warto ją poznać. Piotr, bardzo, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie, za poświęcony czas. 32 minuty przeleciało tak, chciałoby się więcej, ale też szanujmy czas naszych słuchaczy. Ostatnie, dosłownie ostatnie zdanie do naszych gości i do osób, które będą to oglądały w nagraniu. Wykonujcie jak największą liczbę prób. Po prostu. I tylko mądrze. Na zasadzie takiej, że wiecie, myślmy o tym, co robimy. I to dotyczy się zarówno zapraszania, samego telefonowania, jak i prowadzenia rozmów i tak dalej. Po prostu róbmy to jak najczęściej, jak najwięcej i zastanawiajmy się cały czas, co usprawnić, co polepszyć, co nam działało, a co możemy zmienić, co możemy ulepszyć, co wywalić, co z czego zrezygnować, a co jeszcze dodać. Tylko w ten sposób każdy z nas znajdzie taki indywidualny swój sposób skuteczny, który w moim przypadku będzie działał. Bo każdy z nas ma inną historię, jest inaczej odbierany, jest na innym poziomie
i dalej, i po prostu trzeba ten swój sposób znaleźć, bo nie ma jakiegoś złotego środka jednego według mnie. I po prostu im więcej będziemy trenować, popełniać błędy, ulepszać, usprawniać, no tym szybciej znajdziemy ten swój sposób, który działa. Czyli mówisz, że trzeba być autentycznym? Trzeba być sobą, tak. Autentyczność, wiecie, szczerość, no to są takie no, wartości, które teoretycznie powinny, wiecie, być czymś naturalnym. Niestety w dzisiejszym świecie jest z tym różnie, ale tak, trzeba być autentycznym, trzeba być sobą i albo będziemy zbierać żniwa, jeśli to, co robiliśmy dotychczas, było dobre i mieliśmy dobrą intencję i wychodziliśmy naprawdę do ludzi z czymś fajnym. Natomiast jeśli gdzieś no, byliśmy różnie odbierani i różne rzeczy robiliśmy w naszym życiu, niekoniecznie dobre, niekoniecznie z dobrą intencją, no to też jakieś plony zbierzemy. Każdy swoje, na jakie zasługuje, tak. To karma wraca. Tu jeszcze pojawiły się komentarze. Agatka ma propozycję. Sebastian Urbański Kotow, Matematyka zaufania polecam. Tutaj Agnieszka, dziękuję za wartościowe spotkanie. Paulinka też, bardzo zaproszę. No, też nam po prostu, Piotr, dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie, bo osoby są po prostu, czerpią z Twojej wiedzy, doświadczenia. Tutaj Ania mówi, że kupuje. I teraz Renia pyta, kiedy następny live z Piotrem? Chcemy więcej. Jakaś prowokacja tutaj, Piotr. Tygodniowe w Sativa Live, jak najbardziej, we wtorki, no, w drodze o 19. Tak. Tutaj jeszcze Jan podpowiada, jak zdobyć przyjaciół, zjednać ludzi. Dale Carnegie, świetna książka, dokładnie tak samo. I Basia, dziękuję za spotkanie. Kochani, ja Wam bardzo dziękuję, że jesteście, że tutaj do mnie dołączacie i zaglądacie. A ja się staram zapraszać właśnie takich pogodnych, uśmiechniętych, z dobrą energią, merytoryczne osoby, praktyków, bo o to w tym wszystkim chodzi. Tu jeszcze Małgosia, także do zobaczenia, do usłyszenia jesteśmy. Piotr, no i musimy pomyśleć o następnym spotkaniu, a już mi coś przeszło przez myśl. Nie wiem, czy to puścić, czy nie puścić, czy powiedzieć głośno, czy nie. Przyszła mi taka myśl, że na konferencji powinniśmy mieć razem panel. To wiesz, nie ode mnie zależy. Zobaczymy, co się podzieje. Do zobaczenia, kochani. Pa, pa, pa. Do zobaczenia.